Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. W ostatnim filmie mówiłam o takim problemie, który mnie i Remka bezpośrednio dotyczy, ale też widzimy, że dotyczy wielu osób z zespołem Aspergera, w związku z czym piszemy na ten temat projekt do programu Erasmus+. Mianowicie chodzi o niedocenianie własnych kompetencji, własnej wiedzy, własnych zdolności, możliwości w danej dziedzinie, w związku z czym często osoby z zespołem Aspergera wykonują zawody znacząco poniżej swoich kwalifikacji. Jest taki bardzo fajny termin klątwa wiedzy, on się wywodzi głównie z ekonomii, z nauk ekonomicznych. Jest to sytuacja, w której osoba z dużą wiedzą nie rozumie, nie zdaje sobie sprawy, nie potrafi się wczuć, jak to jest tej wiedzy nie mieć. Nie przypuszcza, nie dopuszcza, nie zdaje sobie sprawy z tego, że inni jej nie mają i mówi w sposób, który jest po prostu niezrozumiały. To bardzo budzi agresję często, to jest odbierane jako zadufanie w sobie, jako wywyższanie się, jako pogardliwość. A określenie klątwa jest znakomite, dlatego że osoba, która to robi, jest właśnie jakby przeklęta, dlatego że ona nie robi tego po to, żeby się wywyższyć, nie robi tego z żadnymi złymi intencjami, nie robi tego z jakiegoś zadufania, tylko właśnie z szacunku do innych. Jest to bardzo częste w zespole Aspergera, dlatego że my mamy braki teorii umysłu, to znaczy ciężko jest nam sobie wyobrazić, jak to jest nie być nami, jak to jest być kimś innym, w związku z czym jest nam ciężko wyobrazić sobie, że ktoś nie wie tego, co my. Jest wręcz charakterystyczną cechą zespołu Aspergera to, że miewamy poczucie, że inni widzą nasze myśli, więc to jest tym bardziej związane tym bardziej to konstytuuje ten błąd poznawczy, jakim jest klątwa wiedzy. A dzisiaj chciałam omówić drugą stronę efektu Dunninga-Kriegera. Ja oczywiście wiem, że Dunning-Krieger dostali Antynobla w 2000 roku za swoją teorię, co nie znaczy, jak w wielu przypadkach psychologii, że to jest kompletna bzdura. Bardzo często się spotykam z tym, że coś już zostało udowodnione, że nie istnieje, że coś już zostało obalone. Takim drugim bardzo wyraźnym przykładem w internecie takiego czegoś, co zostało obalone i nie istnieje, jest eksperyment więzienny Filipa Zimbardo. To, że on został obalony jako eksperyment naukowy, podważony jako eksperyment naukowy, nie oznacza, że to, co się tam wydarzyło, nie jest prawdziwe i nie zgadza się z psychologią. Nie. Eksperyment więzienny Zimbardo nie spełnia warunków eksperymentu naukowego, dlatego jest podważony jako eksperyment naukowy. To znaczy nie została zachowana metodologia, ale to nie oznacza, że to, co się tam wydarzyło, nie jest do powielenia, nie jest prawdziwe, nie zgadza się z psychologią i nie wyszłoby w drugim eksperymencie jeszcze raz. Przede wszystkim to eksperyment profesora Zimbardo złamał normy etyczne eksperymentów naukowych, dlatego nie zostanie powtórzony. Więc już chociażby to go dyskwalifikuje jako eksperyment naukowy, bo to nie będzie falsyfikowalne, nie jest do sprawdzenia. I podobnie, aczkolwiek nie tak grubo, jest z eksperymentami Dunninga i Kriegera. Oni nie wzięli pod uwagę różnicy w płciach, a średnio mężczyźni o 5 punktów procentowych zawyżają swoją samoocenę
względem faktycznej, a kobiety zaniżają. To po pierwsze. Po drugie, oni robili eksperymenty amerykańskie, a efekt Dunninga-Kriegera jest bardzo zależny od kultury. Inaczej będzie w Stanach, inaczej będzie gdzieś indziej. Dlatego też ten eksperyment nie jest falsyfikowalny, nie jest sprawdzalny. Nie jest do powtórzenia. Ale to nie znaczy, że ich obserwacja jest nieprawdziwa. I można rozłożyć efekt Dunninga-Kriegera na błędy poznawcze, które są sprawdzone, są falsyfikowalne i wytłumaczyć to, wytłumaczyć go innymi sprawdzonymi rzeczami, kwestiami, twierdzeniami psychologii społecznej. Ten efekt na plus dla siebie Dunninga-Kriegera nazywa się w psychologii złudzeniem ponadprzeciętności. To jest błąd poznawczy. I on polega nie na tym, o czym mówiłam w poprzednim filmie, nie na tym, o czym mówiłam teraz wcześniej, tylko na czymś dokładnie przeciwnym, a więc na tym, że osoby niekompetentne mają tendencję do zawyżania swojego poczucia kompetencji. A także osoby mało inteligentne mają tendencję do zawyżania swojego poczucia własnej inteligencji i tak dalej. Osoby, którym brakuje w jakiejś dziedzinie umysłowej, w tym na przykład inteligencji emocjonalnej, mają tendencję do zawyżania swojej samooceny w tej kwestii. Psychologia zakładała, nadal zakłada, że żeby być jednostką zdrową psychicznie, to trzeba realnie oceniać siebie i swoją sytuację. Niektóre nurty egzystencjalne, jakieś takie bardziej filozoficzno-psychoanalityczno-symboliczne, mówią, że życie jest takim dramatem, że potrzebujemy zawyżać i swoją samoocenę, i swoje poczucie kontroli, i mieć nierealny optymizm, żeby w ogóle funkcjonować, inaczej nie chcielibyśmy żyć. Psychologia twierdziła, że powinniśmy mieć adekwatną samoocenę i ocenę własnej sytuacji. I pod koniec lat 80. panowie Taylor i Brown próbowali udowodnić, że właśnie nie, że jest bardzo terapeutycznym takie ustawienie poczucia, samopoczucia pacjenta, klienta, żeby miał zawyżoną samoocenę, nierealny optymizm i nadmierne poczucie kontroli, bo to wyprowadza z rozpaczy. I oczywiście racji mieli w tym o tyle, że to chwilowo wyprowadza z rozpaczy. To może człowieka, który przychodzi w głębokiej depresji, w głębokim lęku, podnieść. Natomiast na dłuższą metę to go zaprowadzi na manowce. Tego już panowie nie wzięli pod uwagę, to oczywiście zostało obalone w kolejnych różnych badaniach i eksperymentach. Bo czym jest zawyżona samoocena, nadmierny optymizm i nadmierne złudzenie kontroli? No są to cechy narcystyczne. Wyższa samoocena niż jest faktycznie, to przecież to jest narcyzm. Do czego on prowadzi? Rzadko do sukcesów, raczej do ośmieszenia się, raczej do przeszacowania, przeinwestowania i rozwalenia się o coś. To przeszacowanie prowadzi do tego, że przez jakiś czas możemy urzec jakąś osobę, możemy ją przekonać do tego, że nadajemy się na partnera w czymś, a po pewnym czasie się okazuje, że nie, że my wyrabialiśmy ponad normę, żeby stworzyć jakiś swój wizerunek. Nie mówię, że zupełnie świadomie, podświadomie nawet. Ale z czasem widać, że my jesteśmy już wyeksploatowani,
a nasza bateria, nasze zasoby się nie doładowują. Ja tu miałam ze współpracownikami różnymi. Ci, którzy mają klątwę wiedzy, którzy nie doszacowują swojej wiedzy, swoich kompetencji, są denerwujący, są męczący, ale można z nimi przejść na tor, gdzie oni swoją wiedzę czy swoje kompetencje docenią. W większości projekty ogarnia Remek. Ja proponuję merytorycznie, co zrobimy. A kontakt, wypełnianie wniosków, kontakt w sprawie wniosków i tak dalej, spotkania załatwia Remek. Jeszcze niedawno oboje uważaliśmy, że musimy się nie wiadomo ile nauczyć. Teraz już wiemy, że nie musimy się nie wiadomo ile nauczyć, że nie jest to jakaś trudna wiedza, my tylko raczej musimy zdobyć jakąś rutynę. Natomiast współpracownicy, którzy mają tę drugą stronę efektu Dunninga-Kriegera, to złudzenie ponad przeciętności, to są osoby, które na początku zarzucają mnie wszystkim najlepszym, co potrafią, a potem się okazuje, że dochodzimy do momentu, w którym one już nic nie mają, niczego się nie uczą, nie zamierzały się uczyć. Na pewno nie chcą się uczyć ode mnie, bo stawiają się na równi ze mną. Nie traktują mnie absolutnie ani jak szefa, ani jak autorytet, tylko traktują siebie jak wspólnika i obrażają się wręcz, czują się dotknięte zwróceniem uwagi, poleceniem czy wysłaniem na jakieś doszkolenie. I w zasadzie nic nie robią, tylko korzystają, pławią się w blasku. Pławienie się w cudzym blasku to jest taki efekt społeczny, który polega na tym, że samo zadawanie się z kimś, kto jest wyżej od nas w jakiejś tam hierarchii, sprawia, że czujemy się na tym samym miejscu w tej hierarchii. Albo przede wszystkim pokazujemy innym, że jesteśmy na tym samym miejscu w tej hierarchii. I po tym początkowym okresie takich, nie wiem jak to nazwać, popisów, wykazań się, następuje czas, w którym zaczyna być widać te różnice. Osoba, która ma tę drugą stronę efektu Dunninga-Kriegera, klątwę wiedzy, z nią są szanse, że ona się będzie douczać, że ona będzie dobrze znosić zwierzchnictwo, będzie po prostu miała pokorę z powodu świadomości swojej własnej niewiedzy. Natomiast to, co wręcz w ogóle zdroworozsądkowo pokazuje nam, że efekt Dunninga-Kriegera nie jest jakimś wymysłem od czapy i nie ma zastosowania w rzeczywistości, to jest to, że mówi on, iż te same kompetencje, które są potrzebne do tego, by kompetencje były wysokie, są potrzebne do tego, by móc te kompetencje ocenić. To oznacza, że jeśli mam nikłą wiedzę o jakiejś dziedzinie i nikłą wiedzę z każdej dziedziny, to nie wiem, ile wysiłku potrzeba, by zdobyć kompetencje w jakiejś dziedzinie. Nigdy nie włożyłam wystarczająco dużo wysiłku, by stać się w czymś specjalistą. Już nie mówię ekspertem, już nie mówię mistrzem, specjalistą. Zawsze po linii najmniejszego oporu. Nie wiem więc, ile to wymaga pracy. Dlatego w drugim człowieku widzę tylko tyle, ile potrafię zobaczyć w sobie. Czyli w gruncie rzeczy
No im mniej mam, tym mniej w drugim dostrzegę, bo ja nie rozumiem, nie widzę, nie ogarniam. Nie wyobrażam sobie, co jest potrzebne, ile to kosztuje. W efekcie Dynika Kriegera najlepszym motywem jest ten motyw z inteligencją, że żeby ocenić swoją inteligencję, trzeba mieć wysoką inteligencję. Ponieważ osoba o niskiej inteligencji nie jest w stanie ocenić poziomu inteligencji. To jest taki paradoks, może nie paradoks, a taki paragraf 22. Przejawiając złudzenie ponad przeciętności, podczepiasz się do ludzi, którzy mają, potrafią, wiedzą, reprezentują sobą więcej niż ty. Ty jedyne co widzisz, to to, że oni społecznie trochę wyżej funkcjonują. Więc się łapiesz ich. Wykazujesz się w ich dziedzinie wszystkim, czym możesz. I któregoś dnia jesteś bardzo zdziwiony, że oni zaczynają ci mówić, że ty masz do nadrobienia jeszcze bardzo, bardzo dużo. To jest tak jak z Nikodemem Dyzmą. On potrafił zaczarować, tak? I to też jest właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest złudzenie ponad przeciętności plus złudzenie nadmiernej kontroli plus nadmierny, nieuzasadniony optymizm, to są cechy narcystyczne. Ludzie narcystyczni zazwyczaj potrafią się zaprezentować. To jest w ogóle cecha, bardzo mocna cecha wiązki B i cech zespołu wiązki B. Świetna autoprezentacja, znakomite pierwsze wrażenie, umiejętność uwodzenia, urzekania, oczarowywania ludzi. Tylko że to są puste opakowania. Za narcyzmem stoi niskie poczucie własnej wartości. Tak naprawdę. Które jest nadrabiane kompensacją, a nie realnym podwyższaniem własnej wartości. Nie poczucia, tylko realnym podwyższaniem własnej wartości. Za borderline stoi poczucie bycia niegodnym, bycia kochanym. Więc za tą uwodzącą, gorącą, wielką, romantyczną miłością, którą proponują osoby z borderline, od razu idzie tak naprawdę poczucie, że nie jest się wystarczającym do miłości. Za histrionizmem stoi poczucie, że jest się nijakim i nieciekawym. I trzeba grać jakąś postać, żeby innych sobą zainteresować. Za psychopatią stoi w ogóle pustka. Poczucie wiecznego niespełnienia w każdej dziedzinie. I za każdą taką postawą będzie szło to odczarowanie, rozczarowanie, pęknięcie tej bańki. I w twoim życiu, jeśli będziesz się trzymać złudzenia ponad przeciętności, będzie się powtarzał narcystyczny dramat. To znaczy ludzie, do których się podczepiłeś i których miałeś za równych sobie partnerów, przyjaciół, współpracowników, oni cię będą zostawiać. Będą cię zostawiać w momencie, w którym się zorientują, że ty nie podłączyłeś się do nich po to, żeby się od nich uczyć. Ty nie podłączyłeś się do nich po to, żeby się szkolić, poprawiać,
żeby korzystać z ich doświadczenia, bo ty nie szanujesz ich doświadczenia i ich wiedzy, ponieważ uważasz, że ty masz równie wysokie, bo przejawiasz złudzenie ponad przeciętności, przejawiasz efekt Dunninga-Kriegera, przeceniasz się. Przeceniasz się dlatego, że nie włożyłeś tyle pracy w swoje ja, w swoją pozycję zawodową, życiową, emocjonalną, inteligencję, co oni, i myślisz, że oni też niczego nie musieli włożyć. Oni ci będą mieli dość w którymś momencie. Bo każda szanująca się osoba, która stale pogłębia swoją wiedzę i swoje kompetencje i się doucza i ma w miarę adekwatne wyobrażenie o własnych możliwościach i niemożliwościach, o własnej wiedzy, która potrafi do innych podchodzić jak do mentorów, stwierdzi, że jeśli ty ze swoim poziomem nie podchodzisz do niej jak do mentora, to jesteś uzurpatorem, jesteś dyzmą. Jesteś wydmuszką, jesteś pustym opakowaniem, z którym nie będzie żadnej współpracy. Dlatego, że żadnej współpracy, żadnego budowania, bo ludzie, którzy adekwatnie oceniają swoje możliwości, swoją wiedzę, właśnie ci, którzy się douczają, którzy wciąż szukają sobie mentorów, nauczycieli w różnych dziedzinach, to są ludzie z kultury nauki. A kultura nauki zakłada sponsoring w pewnym sensie, promotoring. To znaczy, że my jesteśmy czyimiś uczniami i uczymy następne osoby. Tak jak jest w systemie akademickim. Każdy doktorant jest nauczycielem magistrantów i licencjatów. Każdy doktor jest nauczycielem doktorantów, magistrantów i licencjatów. Każdy doktor habilituje się u profesorów i doktorów habilitowanych. I to jest normalne. I to jest szanowanie się. Ja chcę, żeby mój dorobek był przekazywany moim uczniom. A jeśli ty marnujesz mój czas na lansowanie się przy mnie, ale się ode mnie nie uczysz, to w momencie, w którym ja się o tym zorientuję, to jeśli ja siebie szanuję, to ja cię po prostu nie chcę, bo ja chcę uczniów, a nie osoby, które będą się ze mną pokazywały na Facebooku. A myślę, że macie wyobrażenie, o kim ja w tym momencie mogę mówić, bo takie osoby były, prawda? Złudzenie ponad przeciętności ma wiele wytłumaczeń w psychologii, ponieważ no, nie jest w psychologii tak, że jakakolwiek rzecz tłumaczy się sama przez siebie, tak? Nie jest w psychologii per ipsum nic. Zawsze musi się potwierdzać różnymi innymi badaniami i obserwacjami. Zazębiać się musi wszystko w psychologii. Inaczej właśnie jest uznawane za nieudowodnione, niefalsyfikowalne i teoria jest obalana, ale ona jest obalana głównie w internecie, dlatego że obalić wyniki badań, eksperymentów, tezę może tylko inny wynik. A nie stwierdzenie, że metodologia była zła, pociąg był zły i tory też były złe, że grupa była niewystarczająca, tak? To nie obala twierdzenia. Tylko wyniki absolutnie sprzeczne w danym eksperymencie, w powtórzonym eksperymencie, obalą poprzednie wyniki eksperymentu. A tak to najwyżej coś zostaje nieudowodnione.
jednym z takich elementów składających się na złudzenie ponad przeciętności jest tak zwany szum umysłowy. Nie mylić z mgłą covidową, chociaż łatwo mi pomylić. Który polega na tym, że innych postrzegamy bardziej konstans niż siebie. To znaczy, o innych wyrokujemy na podstawie tego, co było, a o sobie na podstawie doświadczeń, które zdobyliśmy. To znaczy, widzimy, że zmądrzeliśmy, bo przydarzyło nam się to i to. A u innych nie widzimy, że zmądrzeli, czy że zgłupieli, czy że w ogóle coś się w nich zadziało. My tylko widzimy, co oni kiedyś zrobili. I tak jakby opieramy się, bez tak jakby, i opieramy się na tym. On w przeszłości zrobił to, to, to i to, wnioskuje więc, że zrobi znowu to samo. Ja zrobiłem to, ale to mnie kosztowało tyle, ale to miało dla mnie tak tragiczne konsekwencje, że nigdy więcej czegoś takiego nie zrobię. I w jednym i drugim przypadku nie mamy racji. To jest po prostu błąd poznawczy. W tym samym szeregu stoi nam obrona własnej samooceny. Cały wielki dział psychologii społecznej, który zawiera i dysonans poznawczy, i obronę ego, i tak dalej, i tak dalej. Podstawową potrzebą psychiczną człowieka jest myśleć dobrze o sobie. Jest w imię tego skłonny do popełniania bardzo wielu błędów poznawczych, logicznych, do robienia rzeczy bez sensu, do łamania własnej moralności, do łamania własnych postanowień, do krzywdzenia innych, byleby tylko móc nadal dobrze o sobie myśleć. Stąd też dziwnym by było, gdyby w tak prozaicznej rzeczy jak ocenianie siebie na co dzień i ocenianie innych na co dzień, człowiek nie miał tendencji do zawyżania własnej samooceny względem prawdy. To jest jakby taka podstawowy w ogóle punkt wyjścia do obrony własnej samooceny. Dlatego, że im bardziej bronimy własnej samooceny, im bardziej bronimy ego, tym bardziej przypisujemy negatywne przyczyny jakichś naszych niepowodzeń, czy w ogóle wydarzeń w naszym życiu obiektom zewnętrznym, a sukcesy sobie. No jeśli będę na co dzień myślał, że jestem niekompetentny w tym, co robię, to będę obwiniał siebie o to, że coś jest źle zrobione, tak? Obroń tu własną samoocenę, no bardzo ciężko. Ale jeśli to inni są głupi, jeśli to inni są źli, jeśli to inni mnie rozpraszają, jeśli to obecność innych mnie obciąża, denerwuje, nie pozwala się skupić, utrudnia mi, jeśli to ja z powodu martwienia się o to, jak ktoś się zachowa, nie robię tego czy tamtego, no to on jest winny, on. Ja sam jestem nieskończonym potencjałem. Świetnym materiałem na człowieka sukcesu. A to okoliczności zewnętrzne są winne, tym gorzej to o nich świadczy. Oczywiście jest to błąd poznawczy. Trzecią taką grupą czynników, które tworzą nam złudzenie ponad przeciętności, są procesy grupowe, które każą nam w ogóle oceniać w takich kręgach. Im bliższy krąg, tym wyżej. Czyli zasadniczo my, nasi, to jesteśmy ci dobrzy, a oni to są ci źli. I obojętne, kto to jest, czy to jest drużyna piłkarska, czy to jest jakiś inny naród, czy to jest jakaś inna klasa, czy to jest jakieś inne osiedle, oni są ci gorsi. My jesteśmy ci lepsi. A w samym środku my stoję ja. Ja jestem najlepszy.
swoich przyjaciół oceniamy lepiej niż obcych. Mówią o tym eksperymenty, które się odbywały wokół rzeczy, o których dzisiaj mówiłam. Czy to Dinga Kriegera, czy to Taylora i Browna, czy inne eksperymenty dotyczące oceniania grup, siebie w grupach i grup w grupie większej. Im ktoś jest bliżej w kręgu, tym wyżej jest oceniany. Tym z większą wyrozumiałością jest interpretowany. A ja sam jestem interpretowany przez samego siebie z jak największą wyrozumiałością. I dobrze, jeśli gdzieś przydarza ci się w ogóle klątwa wiedzy, bo to jest jakiś przyczynek do pokory. Najlepiej, jeśli to w ogóle jest ustabilizowane. Wiesz, że dużo wiesz i wiesz, że dużo nie wiesz i jesteś gdzieś w takiej pomiędzy, bo my zawsze jesteśmy pomiędzy. Na dole samym świata Dinga Kriegera i na górze samej tego świata są aberracje, są jakieś odchylenia, a my wszyscy jesteśmy gdzieś bliżej lub dalej średniej i bliżej lub dalej mediany. A jeśli jesteś świadomy tego, że jesteś gdzieś w okolicach średnich, gdzieś w okolicach mediany, to uczysz się od jednych i uczysz drugich. A jeżeli się od nikogo nie uczysz, to znaczy, że masz błąd poznawczy, wydaje ci się, że jesteś na górze u Dinga Kriegera, co oznacza, że jesteś na dole. Brak ci w ogóle wiedzy i kompetencji do tego, żeby ocenić, gdzie kto jest. I to tyle. Żegnam się. Polecam rzetelne sprawdzanie. Gdzie się czujecie najmądrzejsi na świecie? I czy to ma potwierdzenie? I oczywiście łatwo o takie tanio wzruszeniowe stwierdzenie: tak, wiem, że nic nie wiem. Ale ty sprawdź to, jak to wygląda u ciebie w pracy, w twoim biznesie, w twoich relacjach, w twoim uczestnictwie w komentarzach, w social mediach. Bo zobaczcie, w komentarzach do jasnej cholery 99% ludzi jest najmądrzejszych. Lepiej wiedzą, co w ogóle dana osoba myśli, czuje, chciała zrobić. Oceniają, opieprzają. A to wszystko właśnie wynika ze złudzenia ponad przeciętności. Osoby z dołu Dinga Kriegera są paskudne. Z nimi jest trochę miło, a potem zaczynają stanowić problem. Dziękuję. Pozdrawiam. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.